Siema, dzisiaj tak trochę inaczej, bo już z ciągnika, my sobie już lecimy na pole. Wy zostawcie łapeczkę w górę standardowo i zostawcie subskrypcję, bo jesteśmy niecałe 200 subskrypcji od 50 tysięcy, a także wbijajcie na Instagrama i śledźcie go solidnie, bo tam dodam relacje, gdzie będzie konkursik, do wygrania będzie fajny kod, gdzie będziecie mogli wykorzystać pieniądze, czyli darmowe pieniądze zawsze są spoko. Napiszcie hashtag kombajn, a wam przypnę serduszko, bo w dzisiejszym odcinku będzie nowy kombajn i udostępnijcie film, bo to jest fajne. To jest naprawdę cieszy, jak ktoś udostępnia filmy. Pisaliście, żebym zrobił porządek z przyczepami na gospodarstwie. To dzisiaj też zamierzam zrobić. Te przyczepy, najprawdopodobniej ta tylnia 10-tonowa oczywiście odejdzie. Tak samo te takie malutkie przyczepki też podchodzą i będzie nowy kombajn, który będzie nowy stary, bo to nie jest kombajn z jakiegoś nie wiadomo jak nowego rocznika, ale tak czy siak ma większy header od tego, który mamy aktualnie. New Holland gdzieś tam kosi, ma 5,5 metra. Ten będzie miał 6, także troszeczkę większa bestia. Wy już go tutaj widzicie na miniaturce i tak pewnie widzieliście, a mianowicie Class Dominator 208. A propos jeszcze tego Instagrama, to wbijajcie na niego, obserwujcie, bo tam do tego konkursu to nie będzie tak od razu, bo brakuje jeszcze 40 osób, jak zaobserwuję na Instagramie. Będzie dopiero konkursik i tutaj nie mogę tego wyłączyć z tego co widzę, tylko chyba chudy są wyłączone, a to się cały czas świeci. Rozłóż kombajn, wystaw rurę, zmień keypad 0, gdzie jest 0? Dobra, usunięte już to jest, elegancko. Nie chciałem tego za bardzo brać, bo to mi do niczego nie jest potrzebne. Zastanawiałem się nad klasą Tucano, tylko że klas Tucano ma header 4,5 metra, także to no nie jest zbyt duży headerek, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo i o nasze gdzieś tam potrzeby. Nie wiem, czy da się tak o podpiąć? Chyba tak się nie da podpiąć. Trzeba z tego. I tutaj z tego co widzę, wy też już to pewnie zauważyliście, że ten header jest taki dziwnie mały, taki dziwnie płaski bym powiedział, ale zaraz zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w efekcie takim jak wjedziemy na pole. Czy ta brama pomieści 6-metrowy header, bo tutaj wózka chyba nie mamy. No, takie 6 metrów to powiem wam, że tak perfekt, tak na styk można powiedzieć. Seryjnie, tutaj naprawdę, na tych odrogach polnych, gdzie są domy, to chyba po kukurydzy będziemy jechać. Tak samo tutaj jest słup, no jak widzicie zaczepiamy i to paradoksalnie mocno. Jeżeli chodzi o te rzeczy, tak samo nie wiem jak to wyjdzie z tamtym. Dobra, rozłóżmy sobie naszą machinerię. Tu się rozkłada akurat to, tak samo sieczkarnia jest już rozłożona. I zaczynamy, w ogóle ten zbiornik jest tak dziwnie. Tu jest w ogóle? No jest niby coś na zbiornik, ale to chyba ten zbiornik aż taki wielki by był. Ja nie wiem dokładnie ile tutaj jest tej pojemności w zbiorniku, ale naprawdę mnie to jak na razie zaskakuje. Dobra, weźmy sobie coś takiego, zróbmy. No i gdzieś tam powoli możemy wjeżdżać z jakąś tam odpowiednią prędkością. Coś takiego na razie, żeby to sprawdzić. No sieczkarnia funkcjonuje spoko. Rzepaku nie mam pojęcia ile może być z takiego kawałeczka, bo tutaj też i te pola różnie są poobsiewane. I teraz sprawa wygląda następująco, jak zrobimy z tym rzepakiem, bo tu jest płot. Gdyby płotu nie było, no to spoko, ale jest płot. W ogóle do rzepaku, to ja troszeczkę tutaj mam źle to poustawiane mordy. To motowidła powinny pójść, no są aktualnie najwyżej ustawione jak się da. Czy ja się tędy zmieszczę? Powinienem. Dobra, czyli kombajn wziąłem taki idealny. Miejmy nadzieję, że na te pola w przyszłym sezonie pewnie będziemy kosić dwa, chociaż pszenica i jęczmień, jak widzicie, na dwa pracujemy, bo tam kosi drugi. Tego wam dzisiaj nie będę pokazywał, bo tam też trzeba pojechać wysypać, ale na razie jesteśmy tutaj. Dzisiaj jest nowy nabytek, zajmujemy się nowym nabytkiem i to jest dla nas taki priorytet. I ja zapraszam was dzisiaj na live'a, bo dzisiaj jest czwartek, jak to oglądacie, a nie, dzisiaj jest piątek, jak to oglądacie, także dzisiaj live'a nie ma. Bo ja to nagrywam kiedy? W środę. A, bo ja nagrywam z wyprzedzeniem. Dobra, to dlatego nie będzie live'a, no niestety. Ale tak czy siak na live'y zapraszam niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Czyli 5 dni w tygodniu live'y, 2 dni bez live'a. Filmy raczej codziennie, ale zdarzają się takie dni, w których filmu po prostu nie ma. Elegancko. Niedługo zaczynamy Discorda. Znaczy no Discord już jest praktycznie gotowy, tylko też i ten Discord czeka na 50 tysięcy subskrypcji, bo na 50 tysięcy subskrypcji Discord będzie opublikowany. Jeżeli, bo też sporo pytań, Heros, kiedy wydasz jakąś mapę. Ta mapa jest planowana, wydanie jest tak, na nic nie jest planowana w sumie, czyli tak po prostu bez okazji będzie wydana kiedyś, ale też nie wiem, no na pewno nie przed 50 tysiącami subskrypcji tutaj. Nie wiem jak to będzie wyglądało w ogóle. Chcę wam wydać takie już to optymalną na następny sezon, czyli gdzieś tak po wszystkich pracach polowych. Czyli będziecie musieli pewnie długo na nią poczekać, znając życie i znając moje podejście do wydawania, to pewnie długo będziecie musieli poczekać.
bo w bardzo podobnym stanie była wydana gdzieś niedawno, także nie ma sensu teraz robić czegoś podobnego. A tam będą już połączone pola w troszeczkę większe kawałeczki na tej następnej mapie, co będzie dla Was. I dlatego wiecie, lepiej poczekać, będziecie mieli większe pola i w ogóle. Ostatni odcinek przyjął się naprawdę świetnie. Dlatego jestem, no powiem Wam, że jestem mega zadowolony, że tak ten odcinek się przyjął. I będziemy sobie chyba dzisiaj tutaj robili dwa pola dosyć duże, jeżeli chodzi o rzepaczysko. No bo tą 6-metrówką raczej nam długo nie zejdzie też, żeby to wszystko porobić. Jak wiecie w poprzednim odcinku już doszedłem do tego, dlaczego nam tak szybko zapełniał się zbiornik. Był to mod AirTrack albo S-Track, coś takiego, i po prostu nam takie, no plony były nie wiem ile razy większe, ale naprawdę no sami widzieliście, że wystarczyło chwilkę przejechać i tak naprawdę ten zbiornik już był praktycznie pełny, dlatego zrezygnowałem z tego modu. Też pisaliście właśnie odnośnie porządków, dlatego po tym polu, jak sobie wykosimy to przed pojechaniem na następne, ogarniemy sobie porządki z tymi przyczepami, bo tych przyczep jest coraz większe, więcej. Ja najprawdopodobniej będę inwestował w dwie zasławki, raczej dwóch takich wieltonów nie chcę, przynajmniej na razie. Dwie zasławki po 15 ton, czyli 30 ton plus jedna, chociaż w sumie tamte dwie chyba co mam na gospodarstwie przyczepy sprzedam, a na razie tą jedną sobie zostawię, tą dziesiątkę, co mamy w sumie tutaj teraz na tym, no podczepioną do runóweczki, no sami widzicie o tam o. Też nie wiem, no bo trzy przyczepy to raczej taka jest podstawa, żeby mieć na tym gospodarstwie, bo w razie jedna, jakby dwie były załadowane, to wiecie, to jest lepsza sprawa, a tak jak mamy, tylko byśmy mieli dwie, no to już tak troszeczkę lipa, szczególnie, że dwie zazwyczaj się podczepia jako wiesz, jako jeden kurcik, a tak jak mamy trzy, no to trzech raczej jako jeden kurs nie podłączę, no bo tutaj po prostu za długie i też nie wiem jak to wygląda w przepisach, tak a propos prawdziwego życia, czy można jechać w ogóle z trzema przyczepami, bo to chyba też i długość tego wszystkiego, całego zestawu jest gdzieś tam zapisana w tych całych kodeksach ruchu drogowego. No i widzicie, takie koszenie jest dosyć szybsze, najprawdopodobniej z tego pola będziemy coś kombinowali w przyszły sezon, żeby kupić od sąsiada te kartofle. Znaczy sąsiad sobie wiadomo, wykopie te kartofle i dopiero później będziemy kombinowali jak to kupić. Tutaj wystarczy wywalić to drzewo oraz wyciąć, no to tu są trzy drzewka, to bardziej takie krzaki bym powiedział, ale też jakieś tam grubsze gałęzie są. Także wycinka będzie najprawdopodobniej tych drzewek i zrobimy tutaj jedno wielkie pole. No tutaj nie ma sensu przejeżdżać, no to i tak jest jeden z większych kawałków tak czy siak, ale wiadomo, że nie jest jakiś nie wiadomo jak duży. Tereny też są takie dosyć bardzo krzywe. Tu są bardzo wąskie pola. Ten rzepak o ten O1, nie będziemy się za niego brać, pojedziemy sobie na tamte jeszcze większe kawałki. Zobaczycie jak to wygląda na tamtej części mapy. I może będziemy coś przechodzić w następnym sezonie na tamtą część jeszcze jedną mapy. O, naprawdę tamta część mapy jest godna uwagi. To Wam mogę powiedzieć, że jest godna uwagi. Nie wiem, czy Wy ją macie, mapę z tamtą częścią, bo to chyba V3 była wydana. A nie wiem, czy na V3 było dostępne właśnie też i tamto jedno gospodarstwo i tamte wszystkie pola, gdzie jest Biedronka i w ogóle. Bo teraz jak mapa będzie wychodziła, to będzie wychodziła z oznaczeniem V4. To już mogę Wam zapowiedzieć i nie wyjdzie do farminga 19 nigdy w życiu. To też mogę Wam zaznaczyć. No chyba, że ktoś zechce przekonwertować tą mapę, to wtedy spoko, można ją wydać, jeżeli mi tą mapę podeślę. Ja ją wydam na swoim kanale, bo nie chcę, żeby mapy były na jakichś innych kanałach moje, czy tam na jakichś tam stronach z modami. A on sobie po prostu będzie zarabiał z tego, kto to tam pobierze do 19. Najprawdopodobniej obstawiam, że dużo osób by pobrało. Tak możemy pójść na współpracę, także jeżeli ktoś chce i się zna na tym, robi mapy, znaczy no robi mapy też i dobrze, to też muszę powiedzieć, bo jeżeli nie umiecie robić map, czegoś tam nie potraficie, no to nie piszcie nawet, bo to bez sensu. A jeżeli ktoś umie, ogarnia temat doskonale, to spoko, to wtedy możecie pisać i możecie sobie sporo pieniążków zarobić z takiej mapki. Tak naprawdę, jeżeli ją przerobicie i będzie spoko wyglądała. No i subskrypcji, jeżeli macie kanał, to też może Wam przybyć subskrypcji, bo jak będziecie chcieli wydać na, nie wiem, u mnie na kanale oczywiście, na, nie wiem, na 1000 subskrypcji u Was na kanale albo coś takiego, to też wiadomo, że nie jest to problemem. Także jak chcecie sobie i zarobić, i gdzieś tam się rozwinąć na tym YouTubie, czy co innego sobie rozwinąć, jakiś Facebook albo coś takiego, to jak najbardziej możecie pisać do mnie. A mapka troszeczkę czasu chyba trzeba, żeby ją przekonwertować. Tam pola, nie wiem jak to teraz działa, czy ludzie przerosowywują pola, czy po prostu jakoś podmieniają ten teren, czy jak to się tam robi. Ale
To chyba nie jest dużo roboty, jeżeli by tylko podmienić teren i budynki poustawiać. Bardziej więcej chyba takiego pierdzielenia się po prostu by było z tym wszystkim, żeby poogarniać no to całą taką fizykę tego wszystkiego, żeby na przykład krowy gdzieś tam działały, żeby landy porobić, no to tu już jest troszeczkę więcej roboty. A tu landów na pewno też i nie, chociaż to inaczej chyba działa teraz niż w Farmingu 17, znaczy w 19, no nie? Dobra, zobaczmy jaka szerokość jest. Ile my tutaj mamy w ogóle tego zboża? 4800 zboża, rzepaku. 4800 to jest 76%, czyli obstawiam, że tutaj wchodzi no plus minus, wow, plus minus pewnie około 5500, czyli pojemność zbiornika jest troszeczkę mniejsza niż w naszym New Hollandzie. No tu też powiem wam, że to pole z rzepakiem to takie nie za małe, ale to też jest nasz kawałek, no nie, jakby nie patrzeć. Nie wiem, czy ten będziemy kosić, czy pojedziemy na tamtą stronę, może po kolei od razu ten wywalimy. Cześć tutaj wyrobię, bo powiem wam, że z takimi dwoma przyczepami dużymi to jest ciężka sprawa. Ale renóweczka zwrotna jak najbardziej, tutaj kurczę sąsiadowi na kartofle nasypałem, no ale niestety. Takie uroki życia. No i to niech sypie, a my przejdziemy się na gospodarstwo. I tam wam pokażę właśnie tą jedną rzecz, co będziemy sprzedawać. Nie wiem, czy to będę wywoził do sklepu. Tutaj wiadomo, też nasze pole, nie wiem, kiedy będzie to w ogóle koszone, bo na razie to jeszcze rzepaki nie są skończone, ale no, ten odcinek to jest już taki kończący, jeżeli chodzi o temat rzepaków. I to wam mogę powiedzieć na 100%, bo tam udało się nam jedno pole tylko wykosić, chyba nawet nie w całości, na poprzednim odcinku. Czyli teraz tak, bierzemy sobie 1934 sobie weźmiemy. Nie będziemy to 60 i tam męczyć z tymi przyczepkami, mimo że to tylko i wyłącznie przestawianie i to pustych. Ta przyczepa, no, służyła nam dosyć długo na tym gospodarstwie, jakby nie patrzeć. Tam, jak widzicie, sąsiad już też rzepak wykosił, tam kawałeczek rzepaku wykoszony. No ludzie koszą te rzepaki po kolei, tu nasze stoi, jęczmień czy tam pszenica. Podczepmy. Idzie to dać, chyba będziemy to wywozić właśnie. Właśnie będziemy to wywozić do sklepu chyba. Tam najszybciej ktoś kupi, bo u nas, mimo że to poogłaszam, to tak czy siak, zanim ktoś to kupi, to trochę czasu minie. Nie pamiętam właśnie, czy ta przyczepa ma funkcję zbierania belek automatycznie, bo jeżeli nie ma funkcji zbierania belek tych automatycznych, to najprawdopodobniej będziemy musieli i tak kupić jakąś inną, ale chyba jakoś ja te belki zwoziłem w tamtym roku, także no nie pamiętam właśnie. Teraz te odcinki na pewno regularnie, przynajmniej raz w tygodniu będą z Gospy po Dziadku. A już najprawdopodobniej właśnie w tym tygodniu, kurczę, będzie ruszała nowa seria na kanale. I jak to oglądacie w piątek, to w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek ruszy ta nowa seria. To jednak nie w tym tygodniu, tylko w następnym. Akurat tak może na 50 tysięcy, no bo raczej do poniedziałku może się stać tak, że już będzie te 50 koła. Dobra, przejdźmy sobie o taką po prostu, bo tu jest i tak stodolanka nasza otwarta, możemy sobie o taką wjechać. Tutaj jak widzicie, dobinów jest zrobiony. Tutaj ta kostka, no teoretycznie tam pisaliście, żebym zrobił cały, na całym gospodarstwie kostkę. Ale czy ja wiem? Chyba nie, chyba sobie odpuścimy na razie temat tej kostki, ale tu jak wjazd ładnie zrobiłem, to pozmieniało się na pewno, kto pamięta pierwszy odcinek z tej serii. Porównać sobie ten na przykład. Ja pierdzielę, przeskok, naprawdę przeskok. No te dwie przyczepki razem, to ja nie wiem ile mają, ta chyba miała 8, a ta chyba miała 7, gdzieś tam to tłumaczyłem w poprzednim odcinku, nie pamiętam teraz dokładnie, bo tu jest napisane o 6, a tu jest zwiększone na 8 albo na 7 nawet, ta pojemność jej. Dobra, nie wiem gdzie mu to zostawić, najprawdopodobniej zostawimy mu to tutaj troszeczkę dalej, żeby tam miał wyjazd, a on sobie już to ogarnie. Tutaj był ciągnik 1934, jakoś fajnie zrobiony do farminga 17, na pewno byśmy go mieli na gospodarstwie. A tak to się zastanawiam, no nad którymś z tych ciągników, które tutaj stoją. New Holland ten fajnie wygląda. Masę i klas. Naprawdę wszystkie ciągniki fajnie wyglądają. I taki czwarty ciągnik na gospodarstwie też by był taką spoko opcją, bo na pewno 60 się nie pozbędne. No i 16, no w najbliższym czasie, tak wam powiem, w najbliższym czasie 16 też w planach nie ma się pozbywania, także wiecie, także jakieś ursusy muszą być na tej serii. A 60 to na pewno będzie nam towarzyszyć do końca tej serii, bo 60 to jest świetny traktor, świetny, jak najbardziej. Jak mnie tutaj rzuciło? O kurde. A teraz mnie jeszcze ciekawi, czy ja mam tutaj bramę o to 6-metrową, bo mi się zdawało, że ten New Holland 5,5 metra to
Kurde, gdzie jest kombajn? To on się tak ledwo tutaj mieścił. Wszystko? Wszystko jest wysypane. Dobra, weźmy sobie to, w ogóle złóżmy. Czyli jeżeli tamten 5,5 metra się tak średnio mieścił, no to 6-metrówką nie wiedziemy, jak to jest pół metra różnicy. No pół metra różnicy to nie jest nie wiadomo ile, ale jeżeli tam brakowało naprawdę niewiele, żeby już się nie zmieścił, no to tutaj będzie naprawdę lipa. Albo będziemy powiększali bramę, tak jak na wczorajszym odcinku, że kombaj nam w ogóle nie wjeżdżał na gospodarstwo. Albo tą bramą tylnią będę próbował, bo z tyłu powinna być większa teoretycznie, tylko że też nie wiem na 100%, czy ona jest większa. Tu w ogóle tyle tych, że no słup jakiś, ło. Ale pole ładne nam kawałek wyszedł, co nie? Już teraz to już takie będą bardziej kawałki, nie będziemy się bawić takie bardzo małe pola, bo to bez sensu. A tutaj jakbyśmy bizonem mieli jechać, to o, panie, jakbyśmy to pole kosili bizonem, nie wiem ile. Chociaż tam bizon ma chyba też koło czwórki, jeżeli chodzi o szerokość roboczą, headerka. Tutaj mamy 6, to w sumie takiego wielkiego przeskoku nie ma, ale to też i byśmy musieli częściej wysypywać, częściej się upierdzielić z tym wszystkim. Także trochę roboty by doszło. No jak widzicie, tak wygląda ten klimacik cały, tam lasy, tam to w ogóle jeszcze dalej, dalej, tamtej części mapy nie pokazywałem nigdy na odcinkach. Kiedyś wam to najprawdopodobniej pokażę, tutaj jeziorko, tu jest błoto. Także też mi się kombajn najprawdopodobniej ubrudzi, a miało być tak pięknie, miało być tak pięknie do miniaturki. A nie wiem, czy będzie tak pięknie i cudownie do miniaturki. Wjechaliśmy w błoto, trzeba do góry header podnieść. Aha. No i tak oto zaczynają się problemy w dzisiejszym odcinku. Bo ja nie mogę wyjechać. I to są właśnie uroki te farminga 17 nad farmingiem 19, bo tutaj jest błoto. Tutaj można sobie fajnie to wszystko poogarniać, a chyba koniec żniw dla nas jak na razie. Nie, bym musiał szukać jakiejś liny, tylko ja nie mam pojęcia, czy ja mam tutaj linę w ogóle w farmingu. Albo w ogóle jakiś hol, byle co, żeby tylko nie wiem, co w podstawie farmingu 17. Obstawiam, że nie ma. Włączmy sobie troszeczkę szybszy tryb i przejdźmy się na gospodarstwo, czy ja tutaj mam jak wyciągnąć ten w ogóle kombajn. No ja obstawiam, że liny nie mam. To jest takie pierwsze spostrzeżenie, ale czy aby na pewno. Tak, bierze. Biorę 0, to się nic nie zmienia, dobra. Myślałem, że czas szybciej wtedy leci, tak jak w 19. No i jest słabo, no tu jest większa brama, tą bramą najwyżej będziemy wjeżdżać tym kombajnem. Nie mam liny, nie mam żadnego hola. Dobra, odpinam sobie renóweczkę i jadę sobie renówką, bo to jest w sumie najmocniejszy ciągnik na gospodarstwie. Szczepki sobie na razie mogą tutaj stać, a jedziemy sobie po linę. Kupiłem sobie linkę. Tylko, że to jest ta linka taka, wiecie, taka ta 3D holownicza, taka niesztywna i nie wiem, czy to coś mi da nią w ogóle. Bo też pamiętam, że ona w 17 miała swoje przebłyski takie, że ona była mega zbugowana czasami, dlatego boję się jej tak naprawdę troszeczkę używać, ale też i doszedłem do wniosku, że lepiej zapisać grę najpierw. Dlatego gierka jest zapisana i może akurat się nic nie zbaguje. A my sobie spróbujemy to ogarnąć. Oho. Dobra, mi się zdaje, że jak powolutku sobie będziemy jechać do tego kombajnu, no to może być git. A jak zaczniemy jakoś pędzić szybko, ona byle o co się zaczepi i ona się tak będzie rozciągała dziwnie. Dlatego w ten sposób mówię, że ona jest zbugowana. No ale zaraz to zobaczymy. No tutaj na polu to już będziemy mogli troszeczkę przyspieszyć, ale tu się boję, że o cokolwiek zaczepi. Jakieś byle jakie drzewo, jakiś nawet i ten słup. Jak walnie, to już będzie lipa. Dobra, jedziemy szybciej. Nawet jak pod koła nam wpadnie, to też będzie lipa. To też hamowanie, jak będziemy robić, to nie wolno przesadzić z hamulcem, tylko po prostu jakoś delikatnie to ogarnąć. No i spróbujemy. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak tu damy radę. Kurde, mam wrażenie, że i tak tego nie wyciągniemy. Bardziej od tyłu bym proponował to podczepiać, bo chyba tak się powinno to robić w ogóle. Tylko czy nam się uda to wszystko tak ponastawiać, bo teraz tak, najlepiej to by było chyba to odczepić. Jeżeli się w ogóle cokolwiek znam na tym. Dobra, odczepione. Teraz tak, wziąć tą końcówkę. No, zajebiście, że nie mogę jej wziąć.
Czy to się zbago... O, dobra. Wow. Dobra, no to się zaczepi o ten, zaczep, kurde, do wózka. Dobra, ja mniej więcej mam to już ustawione, tylko muszę to jeszcze podczepić trochę do tyłu. I teraz tak, tu się zaznaczało chyba jakąś opcję, tak, na X. Dobra, no i co? No i robimy... robimy mordy chyba wyciąganie tej machinerii, bo tutaj bez wyciągnięcia tego... Oj, dobra jest ta linka, no nie? Patrzcie, jak się fajnie rozciąga. Tutaj niby jest zaczepiona, ale to mi nic nie daje, że ona jest zaczepiona, bo ona się może rozciągać. Ja mogę tak chyba i na gospodarstwo dojechać. No właśnie. Kurde, nie wyciągniemy tego chyba. Spróbujmy jeszcze raz. Nie no, dobrzy są ci modmakerzy farmingu. O! No to trzeba, nie wiem jak to trzeba robić, że ona się nie rozwalała. Może uda się już tam teraz wyjechać samemu. Chyba z gaz w ogóle. No dobra, git, wy... Nie leć tam. Dobra. Oj, dawaj jeszcze pod górkę. A my sobie staniemy tak bardziej boczkiem, żeby on nam się tam nie sturlał. No i elegancko, taka oto akcja się... Nie wiem czemu, ale mi on... Jak go zostawiam, to on tak czy siak mi tam leci. Ciekawe jak teraz poleci. No leci do tyłu teraz, dobra. Odczepmy to. Stąd... Aha, bo teraz ja nie wiem jak to odczepić kompletnie, czajcie. Chyba najpierw trzeba było odczepić tamto, a dopiero później to. W ogóle ten kombajn sam jeździ teraz z tą rurką, z tą. W ogóle w dzisiejszym odcinku to i tak już czas się skończył na to wszystko. Troszeczkę wam pokazałem. Skończymy te żniwa gdzieś na live'ach, także wbijajcie na live'y. Nowy nabytek został zakopany, a w dzisiejszym odcinku to było na tyle i na razie.